Projekt kodeksu pracy, który przedstawiła komisja kodyfikacyjna pani minister Elżbiecie Rafalskiej dla Związku Zawodowego Solidarność, jest nie do zaakceptowania. Po analizie tego, tego kodeksu uważamy, że jego miejsce jest w szufladzie. Na dzień dzisiejszy, dzisiaj jesteśmy w trakcie negocjacji ze strukturami związku. Otrzymamy od dołów, jaka jest, że tak powiem, opinia członków Solidarności w temacie tych propozycji, które zostały przedstawione przez. Komisję kodyfikacyjną Jeżeli rząd będzie starał się forsować ten projekt e, kodeksu pracy, to my na to zgody nie wyrazimy. Jestem przekonany, że faktycznie dojdzie do spotkania z panem ministrem Zielenieckim. Jeżeli chodzi już o reprezentatywne organizacje związkowe i związków pracodawców, bo przecież pracodawcy też. Niektórzy głosowali przeciwko temu projektowi kodeksu pracy. Wspólnie to ocenimy znajdziemy z tego jakąś drogę wyjścia. Na dzień dzisiejszy ten projekt jest projektem antypracowniczym, a chcę powiedzieć jedno, że kodeks pracy przede wszystkim powinien chronić słabszego w stosunku pracy, a słabszym w stosunku pracy zawsze jest pracownik. Na pewno takim jednym dla nas bardzo ważnym postulatem, jeżeli chodzi o stosunki zbiorowe, to jest to, że nigdy nie, nie pozwolimy na to, nie dopuścimy do tego, aby. Związek zawodowy był zastępowany jakąś inną reprezentacją pracowników, jakimś tam delegatem, absolutnie na to nie wyrazimy zgody. To jest jedno i drugie, chcemy, aby układy zbiorowe pracy, te zakładowe i ponadzakładowe były dla pracodawców i związków zawodowych, jeżeli jest związek zawodowy w zakładzie pracy, obligatoryjne.